Take Fan spuentował to, że uważa, że Nitro ma zbyt cięty język. No momentami tak, po twoje emocje. Ale może tak, Bardęga! Ale Bardęga, słuchaj, to jest jego wypowiedź, nie moja. Po prostu panie jesteś Bardęga. Głuchy, nie słyszałeś, więc ci powtórzyłem, bo masz problemy z usłyszeniem. Powtórzył panie to dwukrotnie. Bardęga. Posłuchaj, nie przerywaj. Panie Bardęga, posłuchaj, ja nie przerywaj mi, czy ja ci przerywam? Czy ja ci człowieku przerywam? Nie przerywam ci, dlatego ty teraz wysłuchasz mnie. To będziemy ja tutaj trzymać pewną mundurę wypowiedzi. Powinien wysłuchać starszego, zawsze tak jest. Nie, mądrzejszy. O to tym bardziej. Mądrzejszy teraz będzie mówił. A te, nie, mądrzejszy teraz będzie mówił i starszy, nie, a młodszy i głupszy będzie słuchał. Nie uważasz, że twój ojciec czasem ma problemy ze słuchaniem drugiego człowieka? Wysłuchaj. Okay? Ja już wysłuchałem. Chcę teraz odpowiedzieć. No to nie szczekaj do niego. Ja nie szczekam do niego. Szczeknąłeś. W jaki sposób szczeknąłem? Szczeknąłeś. Dobra. Człowieku, ty się... Wybaczam, okej. Okay. Ty się nie wstydzisz? Słucham? Ty się nie wstydzisz? Czego, ciebie? To może ja. Przegubioru? Panie Bardęga! Panie Bardęga, pan się nie wstydzi nazywać... Właśnie teraz, widzisz, rozmawiam z tobą, jest wcięcie. I to jest taka taktyka, już dawno żeby zakrzyczeć. Posłuchaj, Jacek, posłuchaj.